W województwie podlaskim zajęte jest ponad 60% łóżek covidowych i ponad połowa respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Tylko w poniedziałek Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował o ponad 280 przypadkach zachorowania, ale na liście wojewody jest zaledwie kilku mieszkańców miasta i powiatu suwalskiego. Statystyki publikowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki nie nadążają za stanem faktycznym. Od soboty do poniedziałkowego poranka infekcję faktycznie potwierdzono u 50 osób z miasta i powiatu ziemskiego w Suwałkach. Obecnie aktywnie zakażonych mamy na naszym terenie 170 osób. Jak się dowiedzieliśmy już w 2 godziny po opublikowaniu poniedziałkowego raportu do Inspekcji Sanitarnej, napłynęły kolejne pozytywne wyniki. Policja od kilku dni z całą stanowczością egzekwuje osłanianie ust i nosa od obywateli. W sobotę i niedzielę mundurowi stwierdzili ponad 600 takich wykroczeń. Wystawili niemal 370 mandatów, prawie 150 osób otrzymało pouczenie, a do sądów trafi 91 wniosków o ukaranie. Medycy natomiast zwracają uwagę na jeszcze jeden problem z maseczkami. W wielu przypadkach są one noszone nieprawidłowo. Przypominamy zatem, że maska noszona na brodzie lub pod nosem nie spełnia swojej funkcji. Na skutek nowych rygorów sanitarnych od soboty nieczynne są akwapark, a także pływalnia i siłownia przy ulicy Wojska Polskiego. Odwołany został też tegoroczny bieg niepodległości planowany na 11 listopada.